Dzień dobry wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie dzisiaj chciałem skupić się na takim temacie, a mianowicie chorych rybek, ponieważ zauważyłem, że chyba moje kardynałki chińskie, które w tym momencie siedzą sobie tam za koło grzałki, tam za tym mikrozorium tam, prawdopodobnie złapały pasożyty. Jak to poznałem? No wczoraj zauważyłem u swoich kardynałków wieczorem po wrzuceniu tamtego filmu o nowym nabytku po neonach, po skończonym filmie, jak puściłem już te neony, zauważyłem podczas obserwacji tych neonów, że niestety moje kardynałki chińskie strasznie chudną, zaczynają się robić osowiałe, nie są aż tak aktywne jak były. Są bardzo, bym takie powiedział, płochliwe, w cudzysłowie płochliwe, ale siedzą cały czas za tym mikrozorium. Duża część też siedzi w kryptokorynie tam u góry, tam chyba z jeden albo dwa tam siedzą w tym krytych liściach. Nie chcą w ogóle się tutaj mi na przodzie pokazywać. Tracą kolory niestety, tracą dużą masę ciała, tracą wigor taki rybi, który by wskazywał na to, że ryba jest całkiem zdrowa. No i tak. Ale główne objawy, które mnie naprowadziły na to, że coś może być z tymi rybami nie tak, to duża część utraty masy ciała i nietypowe zachowanie. No kardynałek to raczej jest ryba, która szaleje po całym akwarium, no i raczej jest to ryba, no żeby nie powiedzieć gruba, tak, ale na pewno jest nieco grubsza niż moje w tym momencie kardynałki. Więc no, naprowadziło mnie to na myślenie, że coś może być z tymi rybami po prostu nie w porządku, że te ryby wyglądają tak jak wyglądają, czyli osowiałe trochę, siedzą za mikrozorium, nie pływają po całym akwenie, utraciły dużą masę ciała i zaczynają, mam wrażenie, tracić kolorki. No i dzisiaj wobec tego poszedłem do zoologicznego zgłosić ten fakt, po prostu, że te neony, przepraszam, te kardynałki, jak się zachowują. Opisałem w skrócie sprzedawcy, co się dzieje z tymi neonami, z kardynałkami. Mówię o neonach, ale uwierzcie mi, że od wczoraj mam niezły zaszczyt adrenaliny, ciesząc się, że mam takie neony piękne u siebie w akwarium. Pisaliście mi, że to jest za mały litraż na nich. No ja już sam nie wiem, bo jedni mówią, że jest dobry litraż, w sensie zoologicznym. Wy piszecie, że to nie jest zbytnio dobry litraż na neony. No nie wiem, ja chcę się na własnej skórze coś o tej rybce przekonać. Jakiegoś doświadczenia więcej z tą rybką złapać, gdyż to ja mówię, neony czerwone mam po raz pierwszy, więc ja po prostu je kupiłem. I dla trochę ozdoby akwarium, ale też żeby tą rybę lepiej poznać na własnej skórze, z doświadczenia, jaki ten litraż dla tej ryby powinien być, jakie wymagania, jakie warunki itd. itd. Po prostu kupiłem tą rybę dla testu, żeby się coś o niej dowiedzieć, poobserwować ją, zachowania itd. Więc tak, ale wracając do tematu i do moich kardynałków, które coś, jak już mówiłem, się mi nie podobają. Weszedłem do sklepu, powiedziałem panu, o co chodzi. Wręczono mi taką tabletkę z zielonym proszkiem w środku i powiedziano mi, żebym wlał tego pół do jakiegoś słoika czy do czegoś, jakiegoś naczynia, pół tej tabletki, jak widzicie, połowa, dolna połówka ma proszek, górna nie ma, żebym po prostu wlał połówkę tego proszku, rozmieszał w wodzie i wlał to do akwarium. Więc proszę bardzo, tak wygląda już ta tabletka w wodzie, w sensie, że tutaj ten proszek jest zielony, w wodzie, może pod światło będzie widać, taki niebieskawy jest ten proszek po rozpuszczeniu. No i zapytałem się tak sprzedawcy, wychodząc, o co może chodzić i na co tak właściwie ten proszek jest. No okazało się, że moim kardynałkom mogą dolegać pasożyty, chociaż ja już je mam jakiś czas dłuższy u siebie w akwarium i nigdy mi nie pokazywały żadnej choroby, a to nagle od wczoraj, jak się im lepiej przyjrzałem, no to zauważyłem, że coś im nie domaga. No w sumie może to jest tak faktycznie, że w akwarystyce, że ryba dopiero po jakimś czasie pokazuje te swoje objawy choroby.
i tak dalej, no więc może to też i to. Więc za chwilę ten proszek tam wleję i no i zobaczymy, co się będzie z tymi rybami działo, jaka ta kuracja zakończy się, z jakimi efektami. No mam nadzieję, że dobra. I jakby jednak coś było moim wczoraj zakupionym neonom, to że też im na wstępie pomoże. No, więc może sobie to wlejemy i jeszcze parę słów powiem. Jak widzicie, słoik jest już pusty. Preparat w akwarium. Myślałem, że mi w pierwszej chwili w ogóle wodę zabarwi na niebiesko, ale widzę, że nie, to dobrze. To dobrze, bo niebieskich neonów w niebieskiej wodzie ciężko byłoby zobaczyć. Ale widzę, że woda na krystaliczności nie ucierpiała po tym specyfiku, więc jest dobrze. No zobaczymy, jakie ta kuracja przyniesie efekty. Mam nadzieję, że dobre i jeszcze kiedyś coś o tym akwarium powiem. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie. No i cześć.